I prosto ze sklepu już jesteśmy tutaj u kolegów przy Gołębnikach. Tutaj właścicielem tej posesji, gdzie mamy sklep, te Gołębniki, jest tutaj właśnie kolega Krzysztof. On nam za plecami ma ten gołębnik swój, którego tam lotuje, ale tutaj też mają ten gołębnik, gdzie są te gołębie odrzutowe, tak? Tak. I tutaj na młode leciliście. Tak, tu są, tutaj jeszcze powiedzmy, przedziały na młode. Tak. Bo tutaj, żeby była opowieść nasza tutaj o hodowli kolegów pełna, to musimy też powiedzieć, że tutaj należycie do oddziału 0264 Prudnik, tak? Prudnik to jest, to jest na mojego brata, a ja należę do Nysa 2. Aha, i tam jest jaki numer? 0261? Nie, 0261 to należy ja, a Pawu należy 0465. Aha, to 261 to jest co oddział? Nysa? I Nysa 1. Aha, rozumiem. Nysa 2, przepraszam. Czyli tutaj, że tak powiem, trzy oddziały tak jakby. Trzy oddziały. Przybycie z tego, wszystko z tego gołębników? Z tych gołębników, tak. Aha. Tutaj zobaczmy, właśnie mają koledzy tak rozwiązane, że z przodu, zarówno i w tym gołębniku, który mamy tutaj na pierwszym planie, jak i tym za plecami tutaj Krzysztofa i kolegi Pawła, mają z przodu takie siatki, te gołębie cały czas są na świeżym powietrzu i no pokażmy może teraz tutaj, powiedzcie wy więcej o tych gołębiach, pokażcie może jakieś, wejdziemy może do środka. To akurat się na tą chwilę przesiadują samice. Samiczki, tak. Wejdziemy, zobaczyć, o. Tu macie, widzę, rozpłodowe, tak, gołębie? Tak, tak, sparowane tak, już są. Tak, to akurat mamy gołąbki pożyczone. Bardzo, bardzo fajne, bardzo drogie. Pożyczone skąd macie? No, z zagranicy? Tak, wszystko, wszystko mamy od Henka Deverta. Z najlepszych od niego, z najlepszych linii. Są gołębki Rausa Blon, Pros Rosen i no, z jego gołębi, które Aude Krug z Ardenów. I po prostu no, wypożyczyliśmy je na... Młodych jeszcze nie macie? Z tych nie mamy. Bo część młodych, ja to nadmienię, część młodych, które będziemy gołębi mieli, nie tylko młodych chyba na sprzedaż, na aukcji u nas. Tak. Koledzy zaraz tam nam pokażą rodowody, opowiedzą coś bliżej. A tutaj widzimy właśnie, tak mają poparowane te gołębie. Tam za plecami masz wejście do tego gołębnika, gdzieś tutaj, przebywają teraz samiczki, tak? Tutaj mamy tak, wejście. Zobaczmy, tutaj jest wszystko też na ruszcie, widzimy, to jest rusz 56 cm nad ziemią. No, jest prawie metr i rusz tu. Tu regał taki, tu samiczki widzę. Widzimy, praktycznie żadnego czerwonego, nie widzę żadnego szpaka. No jest jeden. Jeden? A, tu jest, przepraszam. Bardzo fajnego. Tutaj masz jakie młode już? Tu mamy gołębie późne do sprzedaży, które będą na aukcji. Tu są gołąbki, które też będą na aukcji, ale to są gołąbki przelotowane. Te są gołąbki to są z 2014 roku. Tak. Wszystkie, które będą na aukcji sprzedawane, to są 2014 roku. I część przelotowanych, część przelotowanych, część będzie gołębi później. I one były lotowane w tych trzech oddziałach, o których mówiłeś? Tak jest. Tutaj tak widzimy, wyglądają gołębniki. Pierwszym roku tymi gołąbkami zrobiliśmy 9 przodownika na 180 hodowców i 10 przodownika na 160 hodowców. Tymi młodymi, tak? Tymi młodymi, co tu są do sprzedaży, tak. A Krzysztof, ty jak latałeś tutaj wcześniej, to jakie sukcesy masz? Pochwal się. No, ja nie będę ukrywał. Zawsze lubię być z przodu, więc nie będę czarował. Staram się robić to profesjonalnie i z reguły z pierwszej trójki nie wychodzę. Był taki rok, kiedy pierwszy raz w 2006 roku Pawła namówiłem, żebyśmy weszli razem do spółki. O, chodziło mi o to, że on zna flamandzki i żeby mi ściągnął gołąbki od takiego hodowcy, który nie jest przez rok w czubie, tylko przez kilka lat, ale w pierwszej dziesiątce. Kto to był? I to był René Krajher i takiego gościa z Purmeren. Takiego gościa mi właśnie znalazł. To jest bankier. To jest zamożny gościu, ale z bardzo małą posesją. I co mi się spodobało, on bardzo malutko gołąbków trzymał. I stamtąd żeśmy zakupili 14 sztuk, 15 do samiczkę dostaliśmy w gratisie. I z tych gołąbków w 2005 roku, jakżem sprowadził przez 3 lata, byłem po prostu nie do pokonania. 3 lata pod rząd robiłem mistrza oddziału, jeśli chodzi o gołębie młode. Stary klasyfikowałem się i pierwszy, i drugi, i trzeci w poszczególnych kategoriach. Często gęsto wygrywałem w kategorii właśnie B, w tej takiej no, średniej właśnie od 300 do 600 km. Bardzo fajnie się te gołąbki sprawdziły, które mam je do dzisiaj w rozpłodzie i a powiedzmy czas tutaj też jeszcze o konkurencji, bo te oddziale jest silna konkurencja, tak, to przecież tak, nazwisko tak, Marka Trzaski czy Tatka Nowaka, to są o to chodzi, to jest, nazwiska z podsówki Polski. Dokładnie, tu nie można sobie pozwolić na jakiś błąd, bo jeden błąd kosztuje po prostu wylecenie z dziesiątki, można tak powiedzieć, bo tu lotuje Marek Trzaska, tu lotuje Tadeusz Nowak, tu lotuje Bakaus, Marek Furgała,
Boguś Paciorek, no po prostu naprawdę bardzo dobrzy hodowcy, którzy, z którymi trzeba naprawdę zawsze mocno grać. Zawsze na nich patrzeć. Owszem, lubię być goniony, a nie lubię gonić. Aczkolwiek w tym roku mi się tak przydarzyło, że jeden lok miałem w topę i spadłem na 15 miejsce. Powiedziałem sobie, nie, ja muszę być w tej trójce i zrobiłem wszystko, owszem, wyszło mi to znakomicie, dochrapałem się do trzeciego miejsca, no na podium weszłem, także jestem zadowolony, zrobiłem mistrza w kategorii C w oddziele, na młode też rewelacyjnie mutków, bardzo mało żeśmy zgubili, bo na spis było 60, a skończyliśmy 56 mutkami, także gołąbki są fajne, sprawdzone. Zapraszam do współpracy wszystkich. Tutaj za plecami masz jeszcze też gołębnik. Tak, tu jest gołębnik samców. To samczyki są, tak? W tej chwili? W tej chwili jest bardzo wielka. Widzimy je. Możliwość. O, tutaj z tyłu. Z tyłu mogą sobie spogodzić. Tak, kiedy tam wolele. Czymś tak patrzymy. No tu jest jeden czerwony, widzę tam. Tak, krapiany taki, co fajny. Akurat gołąb Red Bull. Gąb, który jego rodzice bodajże wygrały Barcelonę. Tak. I naprawdę na daleki dystans tego. On może jako gołąb nie pokazuje sobie nic, jeśli chodzi o budowę i o wygląd. To jest, można powiedzieć, brzydki gąb, ale dzieci ale jego bardzo fajnie się sprawdzają w lotach ciężkich, w lotach trudnych, w lotach pod wiatr, mgły, deszcze. Te gołąbki sobie z tego nic nie robią, po prostu siadają jako pierwsze na gołębniku i jesteśmy bardzo z niego zadowoleni. A tu właśnie ten ciemny, który chce wyskoczyć, to jest właśnie jeszcze z tej linii Jansenów, tego hodowca, o którym mówiliście, tak? Tak, bo to były najczystsze Janseny, jakie były wtedy. To one były kupione od Jansenów za Rendong, czyli naprawdę oryginalne, najczystsze Janseny, jakie tylko są, nie? Rozumiem. I po prostu Krzysiek stworzył, myśmy współpracowali wtedy tam 10 lat temu, czy tam 11, sprowadziliśmy te gołębie tutaj do Polski. On już miał swoją rasę taką już wypracowaną, bo już Krzysiek jest już tam około 20-25 lat przy gołębiach i przy hodowli. I chodzi o to, że on po prostu skrzyżował te gołębie, te Janseny, które sprowadziliśmy z Holandii od René Kreicher. Skrzyżował ze swoimi gołębiami, które też miał sprowadzone z Niemiec, z Niemiecami, jeszcze swoje gołębie, które x lat już... Głównie te Van Rooye skrzyżował właśnie z tymi Jansenami i wyszły naprawdę super, super i to były takie all-round gołębie, nie? Że po prostu lecą od 100 do 1000 tak naprawdę, nie? I bił wszystkich na kolana, no. Dlatego my jesteśmy, że tak powiem, nielubiani tutaj w okolicy przez niektórych hodowców, którzy, jak to się mówi, to jest stare wigi, którzy już siedzą przy 30-40 lat przy gołębiach, a my, no, jak to powiedzmy, młoda spółka, tak. Jesteśmy po prostu w ciągu roku czasu, no nikt nie zrobił takiej awarii, że tak powiem, jak my w tej chwili, ale to się przekłada z czego? Chodzi o to, że myśmy sprowadzili gołębie od najlepszych hodowców na świecie tak naprawdę, czyli Belgia i Holandia, to jest kolebka gołębiarstwa światowego. Sprowadziliśmy gołębie od Leo Hermansa, sprowadziliśmy gołębie od Leo Hermansa z Olimpiady 003, z linii Bolta, który też jest z Olimpiady tak naprawdę, od Petera Venstre, z Dolce Vita, z Mr. Blue, z najlepszych jego gołębi, z Dolce Gabbana, sprowadziliśmy od Henka Deverta naprawdę na daleki dystans bardzo super gołębie z linii Raw Sablon, od Kopmana tam gąbki. Sprowadziliśmy od Martina Steita, który jest naprawdę starszym panem w wieku prawie 80 lat, który wygrał Barcelonę w 2006 roku nacjonalną w Holandii. Sprowadził i teraz przejął te gołębie, odkupił Leon Leadbeater, który jest Anglikiem mieszkającym w Holandii ponad 16 lat. Sprowadziliśmy gołębie Jostone, sprowadziliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo tam gołębie. Właśnie w sklepie, jak byliśmy, tam kolega miał przygotowane rodowody i jak będziemy w sklepie, jeszcze raz powrócimy, powiemy, wiesz, może więcej bliżej, a chodźmy, pokażmy teraz jeszcze te gołębi kolegi Krzysztofa, ten, który on z niego lotuje, tak? Tak. O, tutaj sobie wyjdziemy, tu przymkną drzwi? Nie. Dobrze, to tutaj nie przymykamy. O, teraz już tutaj sobie wyjdziemy. Troszeczkę chłodno dzisiaj jest, dlatego sobie o gołębiach więcej porozmawiamy jeszcze o tych rodowodach, co tam, z czego to są, nie będąc tam w sklepie. Natomiast tutaj zobaczmy. Tu mam przedział. W tej chwili normalnie siedzą tu młode gołębie. Na tą chwilę siedzą samiczki sobie, odpoczywają, zimują. Dlaczego siatka? Sądzę, że po prostu nie ma zdrowszych gołębi, gdzie po prostu
gołębie mają możliwość wyjść na powietrze. Jeśli chodzi o gołąbki, mają piękne upierzenie, miękkie, puszyste. One potem to wszystko owocuje w sezonie lotowym. Dlaczego? Dlatego, że u nas są różne warunki. Są deszczowe, są słoneczne, jest podwiecznie. Jeżeli gołąbki mają super upierzenie, naprawdę można gołąbkami bardzo, bardzo dużo osiągnąć, bardzo, bardzo dobrze. To upierzenie właśnie, tak jak tutaj kolega Krzysztof mówi, to wiąże z tym, że właśnie one cały czas spędzają tutaj praktycznie na świeżym powietrzu. Nie mają ograniczonego dostępu właśnie tutaj do powietrza świeżego właśnie. O, tu zobaczmy, są te gołębniki. I z tych właśnie gołębników lotujesz, tak? Na stare? Z tych gołębników lotuję, tak, tu są przedział rocznych, tu jest przedział dorosłych gołębi, te są między nimi roczniaki. I jak ja robię? Robię to w ten sposób, że przy porannym karmieniu gołąbki jedzą, korzystają z pojnika, korzystają z gritu, po czym dziękuję, wychodzimy wszystko na wojlerę, ja se tu uprzątnę, zrobię sobie porządek i te gołąbki do godziny 15 siedzą non-stop na zewnątrz. Tu mają widzę miski postawione, tak, żeby nie parowały się nic, dokładnie, tak? Gniazda są pozamykane, gołąbki sobie siedzą, wypoczywają na zewnątrz. Tutaj co macie? Izolatkę? To jest przydział dla samic, jak już lotuje wdowieństwem. Po prostu jest taka obiegówka. Tu wpędzą, tu siedzą samice, tam z tyłu jest wojlerka, samiczki wylatują, latają, samczyki przepędzam w to miejsce. Mhm. I na takiej zasadzie to działa. I tutaj tak samo widzę. Tu tak samo jest przedział dla akurat roczniaków, czyli gołębi młodych, które w tamtym sezonie lotowały. Oczywiście zostają tylko najlepsze gołębie, które selekcjonuję. I owszem, może te gołębniki nie wyglądają zbyt pięknie, ale dla mnie są funkcjonalne, na ile mnie stać, na tyle zrobiłem. Jestem z tego zadowolony, jeżeli umie wylatać mistrza w kategorii C, jeżeli umie wylatać wicemistrza oddziału, jeżeli umie wylatać mistrza na młode, więc nie szukam żadnych cudów, żadnych czarów. Tak samo tu na takiej samej zasiadzie, jak tam, tu mam przedział dla samic, przepędzam, o, jest nieposprzątane, ale do wiosny zdążę. Rozumiem. Dobrze. Tutaj widzimy na ruszcie, nie jest tu gołębia ma tą płytę. Tam jest rusz tylko na wolierę. Na wolierę. Dokładnie. Dobrze. I teraz może przejdziemy do sklepu i kolega nam tutaj Paweł, bo myślę, że to on będzie więcej wiedział trochę. On te gołębie zakupywał i chyba wprowadza tam. Tak jest. To zaraz nam opowie więcej o tych gołębiach, z czego one pochodzą. I ponownie znajdujemy się tutaj właśnie w sklepie, w biurze. Kolega tutaj nam przygotował takie rodowody, o których chce nam troszeczkę powiedzieć. Są to rodowody tutaj gołębi Henka de Verda, Ewerta Jana Hansa i Ewerta Air Campów. Japa Kohorna. Tak. Martin Szczajta, tego co wygrał właśnie Barcelona w 2006 roku. To są gołębie Ad Charles Jans, gołębie Leo Hermansa, gołębie Petera Venstry i Alberta i Stefana Steinbergena. Ja sobie usiądę troszeczkę i kolega nam będzie teraz opowiadał. Też chcę siąść, będzie łatwiej nam tutaj prowadzić konwersację. O, zobaczmy z tyłu za plecami, też jeszcze tak wygląda strona internetowa tutaj sklepu. Tam u nas baner do tego się sklepu znajduje, także każdy, kto będzie chciał, może sobie po prostu wejść. Chciałem nadmienić ogólnie o tych gołąbkach, które posiadamy tutaj na stacji hodowlanej i na gołębnikach lotowych. No, jako pierwsze akurat tutaj mamy gołębie Petera Venstry. Są to gołębie... Tutaj są gołębki... Zobaczmy, z 2014 roku. Które zostały rodzice i dziadki sprzedane. A już macie młode po nich? Tak, mamy już młode po nich. Te co na sprzedaż jakieś będą? Z tych nie, dopiero będą w tym roku dopiero będą na wiosnę sprzedawane, w lecie gołębie po tych co mamy tutaj. To są gołębki z linii Dolce Vita, z linii Dolce Gabbana, ogólnie to jest Special Blue. Od Jana Hojmansa z Harego tu są gołąbki w tym połączone. Gołąbki tu są wnuki Mr. Blue. Tu są gołąbki od... tu jest następny Mr. Blue i od Barta Fanukela z F-16, który wygrał, no, jak można zobaczyć, same nacjonalne, wygrane pierwszy nacjonalny La Souterrain, piąty Bourges, dziesiąty nacjonalny La Souterrain, Guéret i Argenton na daleki dystans ogólnie. Gołąbki, które posiada Peter Venstra, są bardzo silne i bardzo, bardzo szybkie tak naprawdę. Dlatego krzyżuję z gołąbkami Barta Fanukela na daleki dystans, żeby zrobić gołębie takie all-round,
na ogólnie na wszystkie, nie? Na to wszystkie loty. Ale te są węstry masz teraz jako nowe gołębie, bo wcześniej nie miałeś tych gołębi. Nie, te gołębie zostały sprowadzone w tamtym roku, 2014 rok, jako późne gołębie i one są wprowadzone teraz w rozpłodzie. Teraz będziemy pierwszy raz lecieli tymi gołębkami po tych gołębi i będziemy mieli na sprzedaż, nie? Mhm. Mamy tak samo gołębki od Alberta i Stefana Steinberghena. To są gołębki z Superwatera, które tam są na filmikach po prostu. To był kolega wiosny Andrzeja tak, i Michała były chyba właśnie z Ironmana. O Leo Hermansie zaraz pogadamy. Tu są gołąbki od Jakub Horna. Gołąbki od Jakub Horna to są te Janssen Stock oryginalne, które ja mam tam ich więcej, tylko rodowodów mam tutaj pochowane. Gołąbki, które wygrywają naprawdę już ponad 18 razy były mistrzem na wspólnych gołębnikach w Chinach, w Tajlandii, na całym świecie i czy w Rumunii, w Portugalii, ogólnie na wszystkich wspólnych gołębnikach te Janssen Stock i gołąbki wygrywają naprawdę wszystkie wspólne gołębniki. My tu posiadamy takie gołąbki od Japa, których po prostu w Polsce mało kto ma. To są gołębie z takiego roku, 2014, widzę, że to masz przygotowane. Mamy jeszcze w rozpłodzie inne gołąbki. Rozumiem. Mam tutaj gołąbki od Henka de Werta. To są gołąbki z linii Gaston van der Wauer, z linii Kasbura. Są to gołąbki tutaj Gabi van der Nabele, naprawdę bardzo, bardzo z Witbałka, z Blixem. No naprawdę gołąbki super, super linii. Mamy gołąbki od Henka, od Dirka i Luisa van Dijk'a, to jest z Rambo, z Kanibala. Mamy gołąbki tutaj od Alberta Marcela, to nie tylko mamy od Henka, mamy jeszcze od innych hodowców też od Alberta Marcela. Raul Sablon, bardzo dużo, no, ogólnie mamy bardzo dużo od Henka de Werta gołębi na daleki dystans. Są tu gołębie tak samo od Henka, które wygrywały po gołębiach, które wygrywały na South Africa czy na $1 million race na wspólnym gołębniku, które wygrały auto dla Henka. Mamy gołąbki tutaj od Anker Smitha, de Klaki, bardzo naprawdę mocne i też dobre gołębie. Są tu gołąbki z linii Burgess Rakiet. Ogólnie mamy gołębie od Henka de Werta, które z najlepszych jego linii, które po prostu stworzył i które kupował od najlepszych hodowców w Holandii, w Belgii i po całym świecie. Stworzył tą, tak naprawdę można powiedzieć, że to jest jego rasa, ale on tu opisuje nie jako jego rasę, tylko po prostu każdy gołąb jest tak samo, czy Kopman, czy Raul Sablon, jest każdy opisany osobno, a nie powiedzmy Henk de Wert, ale naprawdę super, super, super gołębie rozpłodowe tu są. Tutaj też oprócz tych de Werta gołębi, tutaj widzę, masz też gołębie Air Campa. Tutaj tak, przygotowałeś takie tu trzy gołębie rodowody. To są gołębie od Air Campów. Gołąbki pochodzą ogólnie, żeby już tam Ardeny, Van Rooye, ale żeby już tak daleko, daleko nie wchodzić i Janseny, Teleny, Jansen. Ale żeby tak szybko to skrócić, gołąbki są ogólnie z linii Drogba. Drogba wygrał w 2004 roku pierwszy nacjonalny As Dive, czyli As Gołębi na średni dystans w 2006 roku, 7, 25, 15, 60 i to mamy wnuki po tych gołębiach. Mamy tutaj gołębki też od Air Campów z Alberta Marcela i z Raul Sablona, z Robina mamy tutaj, z Blaue Prince'a. I mamy ogólnie nie tylko tutaj od Air Campów, ale mamy jeszcze od innych hodowców też z całej linii Silver Shadow gąbków, z tej starej linii z 90-tych lat. Z Vanlony mamy od z Chicago, z Lady Zatini, z Silver Shadow. Ogólnie naprawdę zapytam, na stronie internetowej macie te rodowody wystawione? Czy nie? Dopiero teraz będziemy to robić, po prostu nie idzie tak szybko rozumiem. Tego zrobić, żeby kolega dlatego tak. Nam tak dość szczegółowo opisuje. Tu są gołąbki Martin Stein, czyli to są gołąbki które Martin Stein wygrał w 2006 roku w Barcelonie. Może nie wyglądają okazałe bardzo te rodowody od niego, ale gołąbki są naprawdę mocne. Gołąbki są typowo all-round, czyli od 100 do 1000 km. Gołąbki te
są skrzyżowane też z Mulderem, Overkerk, Van Hoofe. Gołąbki są Sergio Pereira skrzyżowane. Typowo bardzo mocne gołębie, które też nam bardzo pomogły w tym roku przy lotach naszych, nie? Przy trudnych, bardzo ciężkich lotach, czyli typowo. Te gołębie są typowo na ciężkie loty, czyli deszcz, mgła, pod wiatr, naprawdę bardzo silne gołębie, nie? O, Swahermany są tutaj. Widzę, te gołębie to są z 2012 roku, czyli tak, to potomstwo tak, macie. Tak, to mam, tutaj na giełdzie coś będziemy mieli wystawione właśnie tak, z tych tak, gołębi? Większość ogólnie będzie z tych gołębi. Naprawdę. W Polsce zobaczyć. Ja nie mogę używać imion, nazwisk, bo po prostu hodowcy sobie nie życzyli. Bardzo dużo tych gołębi sprzedaliśmy i jeden pan z gór kupił 4 gołębie od nas i 4 były cały czas w pierwszej 20 w oddzieleniu lotowane. Lotowane cały czas, nie? I na końcu to mamy tak 70% praktycznie gołębi naszych jest opartych na Leo Hermansa. To są, nie są, to są czysto kupione bezpośrednio od Leo Hermansa. Nie wszystkie. Ale tam jest dzisiaj też kupować bezpośrednio. Tak, bezpośrednio kupujemy. Połowa jest od Leo Hermansa, połowa jest od Pigeon World. I tak. Pigeon World to jest jakim nazwiskiem związany, powiedzmy, Filip Pao. Filip Pao to jest właścicielem tego, stacja hodowlana w Rotterdamie, która się nazywa Pigeon World typowo jako firma. Głównie gołębie wszystkie pochodzą z linii Olimpiady 003. Tu mamy akurat gołąbki po bracie Bolta, który został sprzedany za 310 tysięcy euro. Mamy tutaj gołąbki po wnuku, mamy tutaj wnuka Olimpiady. Mamy gołębia po tym bracie Bolta tak samo. Mamy gołąbki naprawdę z wszystkich linii Leo Hermansa po najlepszych gołąbkach. Tutaj są wrzucone gołąbki Alberta Marcelisa ze Sprinta tak samo. W niektórych parach. Mam tutaj z Dejana, mamy z Fakira, mamy tutaj z Den Asa gołąbki. Mamy gołębie z Olimpiady 834, czy Olimpiady 4.1, Olimpik 4.1. Ogólnie cała linia jest oparta na gołąbki z Euroleo. Po tych gołębiach, tak jak mówiłeś, macie opłatę 70-80% hodowli. Tak, dlatego tutaj widzę, ciężko długo opowiadać, naprawdę mamy też bardzo, bardzo... Wcześniej zamawiane, widzimy po kolorach. Jeszcze co powiem, tutaj mamy gołębie bardzo, bardzo mocne, bardzo, bardzo szybkie właśnie od Pigeon World, ale gołąbki my krzyżujemy z Hermans Chamberhen. Czyli ogólnie mamy bardzo duże gołębie z Iron Mike'a, który jest naprawdę super rozpudowcem, a to jest ojciec jego jest Philippe Gilbert, którego mamy nałożony na tego Iron Mike'a na Natalii od Leo Hermansa i naprawdę dają bardzo szybkie gołębie. I młode, które teraz mamy tutaj na aukcji, będziemy tam z tych młodych, ile będziemy chyba 30? 42 chyba gołębie. To są właśnie te z tych gołębi. Tak, to są właśnie z tych gołębi Leo Hermansa i z tych od Martina Steita te właśnie Ad Charlotte gołębie. Czy o Westrach już mówiliśmy? Ogólnie także, no, powiedzmy, jeszcze mamy dużo innych gołębi, ale po prostu to by trzeba było godzinami mówić, rozmawiać o tym wszystkim. Na pewno tu jeszcze nieraz kolegów odwiedzimy, wtedy nam koledzy tą swoje tutaj będą pokazywać, będziemy obserwować, jak się tutaj rozwija. I będziemy też starali się jak najwięcej tutaj, ile ciekawostek po prostu kolega nam z Holandii, z Belgii przywiezie. Zawsze tam, tak jak mówił, on tam mieszka na co dzień praktycznie też. Także postaramy się jak najczęściej tylko odwiedzać, żeby się dowiedzieć, co nowego w świecie gołębiackim. Słuchaj, także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Chyba, że kolega coś jeszcze ma do dodania? Nie, ogólnie za chwilę tylko tyle powiem, że w przeciągu tygodnia pokażą się wszystkie rodowody i zdjęcia gołębi rozpłodowych na stronie internetowej. Jesteśmy w trakcie pracy. Także, zachęcamy do wchodzenia na stronę i kolegom tutaj jeszcze, koledze Pawłowi Sławkowi i koledze Krzysztofowi Sobolewskiemu bardzo dziękujemy. Jeszcze chciałem zaprosić wszystkich do aukcji, która będzie prawdopodobnie na drugi tydzień już. I zapraszamy do kupna naszej gołębi i na pewno ludzie będą, hodowcy będą zadowoleni z zakupu. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.